są my w okolicach. Dzisiaj 26 lipca 2015, betonowo granica Czech i kiedyś Niemiec. A to jest pradziad Jeseniki. Jakiś rok temu o tej porze był też widziany z roztropic. Troszkę się ruszą. Trudno powiedzieć, co to tam jest za miejscowość. Charlotta z Redoutów. A to? Charlotty to są tym to są z kopalnie te. Z Redoutów z kopalnie. Kuminy. Cała brama Morawsko tutaj widać. No i Łysochora z nadajnikiem dobrze widocznym. Łysochora. I Beskidy Morawsko-Śląskie. To jeszcze są oczywiście Karpaty. I tu już jest brama Morawsko. Okolice Ostrawy. A to już Jeseniki. Czyli Sudety zachodnie. Wschodnie. I charakterystyczny szczyt pradziada z nadajnikiem. I okolice Biskupiej Kopy już za lasem. Nadajnik, nie wiem, czy to będziemy Kosztalkowice, czy tam na tym na wieżę. Czy miasto Ostrawa, czy... No i w stronę tego. Tej chory.
No akurat teraz chyba las ją zasłania. Tyle, że samą łysą chory właśnie las zasłania teraz. Betonowo granica, co 100 metrów bunkry. Po co to budowali? Do tych dwóch kopsów. Ale nie, aż tak daleko nie. Aż tam nie. Muzeum Fortyfikacji Darkowice. Jak Rudy 102. Wszystkie pokrywy pokradli. No co za kurde. No tu też ukradli te pokrywy. A złodziei nie ma rady. Czołg. Jeden. Drugi. Wszystkie pokradzione te kołpaki. Przeklęto gadzie. 300 metrów bunkry. Widać, jak Niemcy robili próby. Choć widać też, że coś tu jakieś rekonstrukcja już była. Tutaj mamy skrzyczne zwierzę. I okolice Malinowskie, skały. O, teraz to będzie lepsze. Beskid Śląski. Baranio Góra. To jest Czantoria tu. Jest wieżyczka. A to na tym jaworowym wierchu ta wieżyczka też widać, tym nadaje. To jeszcze są nasze góry, tam okolice Stożka. Tutaj za drzewami już jest przełęcz Jabłonkowsko, Radar. No i Jaworowy. I to już Beskidy Morawsko-Śląskie.
góry przedstawiać nie trzeba. Będzie nadajnik tutaj jakiś. Bo tam ta rzeka Ostrawica wypływa. I Odra też gdzieś tam płynie. Odra też. Odra też, no. I chyba nawet Opawa jeszcze gdzieś tam się w lewo do Odry. I tu widać kawałek Ostrawy. Ostrawa, jedno z największych miast Republiki Czeskiej. Coś w rodzaju naszych Katowic. Co tu jest kraja widać, tak prosto tego bunkra, to będzie chyba masyw tej Czantorii. Ja, tam jest Czantoria. Czantoria, Równica. I tuż nad samym lasem właśnie, jest Skrzyżnik. Teraz tak, jeszcze Równica. Teraz. Zaś idzie prądnica przy bunkrze. No i chodź weź, tunel tu jest jakiś, on idzie od prawa do lewa. Ale ten napis tutaj jest fajny. Wojenski obiekt, wstup zakazan, niebezpieczny, ochrążeni żywota. Czyli zagrożenie życia. I włas. I motorower taki stoi. No i co? To wszystko jest to samo. Coś maluję. Farba. No, na kierasy. Mamy cały nabitek. Tak tutaj mamy żywieczki ten krat. Podle wykresu. Wszystko byli kołowe. Dnes nie obiedni ze zeleného, protože tu jsem vlhko, aby to nás pasivilo. Škoda,
szkoda, że to bez walki nie oddali. No, tak to pomalowiłem, no, to stoi strasznie pewnie ze środka. Żelaza, żelaza. Ale może, może właśnie na tym dobrze wyszli. Bo chociaż kraj nie zniszczony. No, u nas to kurczę. A u nas Polsko zniszczyli, nie? Wszystko. U vás jsou taky nějaké muzea, právě tlačí se voda, vlastně teče voda, to stěno, všechno se tlačí. Všechno taky kam, tak uvidíme. Tak pomalu to spravujeme betonem. No. Do zachování na podobnosti. No. Na děti, no. Super. Měli jakýž pojenčí o tom. Jasně. O, škoda. Tady byly původně nějaké motory Vítkovice, ale si ani nedochoval, že ještě všechno je ve šrtech. Ale potom na těch úsecích, co byly třeba stavěny, to ten bunker byl postavený v roce 36. A objekty se stavěly 37, 38, tak tam už dávali ty škodovky. To bylo v důlí lokomotivě toto. To mě zdělo bylo. A furt se to nějak předělává, protože to se zvěšené nějaký výkres. No i fajně, že nás oprovadili, trochu my se dověděli. Taka oto ścieżka. Jak widać było i słychać, nie trzeba się uczyć języków, żeby się dogadać. OS-14. Widać próby niemieckie, jak robili w czasie wojny. Ale po co te próby robili? To nie wiem. To chodziło o działo, jakim kalibrem, jakim tym pociskiem to są w stanie rozwalić. Aha. No ale z drugiej strony to jest ta sama sytuacja jak w górach. Między skałami te drzewa, nie te no. Korzenie jakaś tam wciskają. No. Drzewa na bunkrze. Co to jest? Buki? To są chyba buki. Ten tu skrajny to chyba jest buk. Kopy. Ci matwię. To taki same jak tam. W tym zakazany to nie wchodzi. One typowe są też, wiesz, na jeden wzór mniej więcej robione, bo to po co by miał ten projektant też to. No projektant, no to była czeska armia, nie? No ja wiem, ale projektować to ktoś musiał, nie? No też. Szlakowskazy. Hmm.
landek. Ale to nie ten landek, co u nas jest. Bażantnice. Czyli skrzyżowanie. A my jedziemy tam. Tam na drugim brzegu już jest Odra i polska granica. Tam musi być jakoś druga, bo tam auta stoją. I mamy rzeka Odra. Ale de facto Odra jest krótsza od Wisły. W całości krótsza jest od Wisły. A Wisła jest bardziej pokręcona. Pradziad widziany z Roztropic.
jakieś kupia kopa tam te rejony. Sudety zachodnie z Roztropic. Niedziela 26 lipca 2015, godzina 20:46. Pasmo jeseników i pradziad. A na pierwszym planie elektrownia Dzieci Marawice w Czechach.